Zanora. Taka, gdzie możesz bezkarnie narzekać na dywan. Nie wybrzydzaj. I co, lepiej ci? Nie.
Już myślałam, że nie przyjdziesz. Szczerze mówiąc, nie powinienem. Czemu? Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. O kurwa. To ty! Tak, to ja. Lizzie Weezy. Usiądź, proszę. Porozmawiajmy. Okej, to o co chodzi? Pewnie się domyślasz. Mam kłopot. Jaki?
Dobre pytanie. Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę, sama nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze, zakochałam się. Współczuję. Ciekawe. Czemu? Bo prędzej czy później czeka cię rozczarowanie. Raczej prędzej. Mówimy o mężczyźnie? O kobiecie? Cholera, te pieprzone ręce. Czasem wydaje mi się, że ledwo coś musnę, a lecą iskry. Mówimy o mężczyźnie. Nazywa się Liam. Liam Norton. Jesteśmy razem od kilku miesięcy. I... myślę, że mnie zdradza. Liam Norton. Nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około 40. Czuły. Typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. Znasz takich? Ze słyszenia. Jak się poznaliście? Jest moim menadżerem. Wiem, jak to brzmi. Nie chciałam tego. On nawet nie jest w moim typie, ale... ale? Można mieć ciało z chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. Nie wybiera. To co konkretnie mam zrobić? Czego oczekujesz? Dowodów. Wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Liam jest częstym gościem w klubie Riot. Myślę, że to tam się z kimś spotyka. Chcę wiedzieć z kim. Ustalisz to dla mnie? Możesz na mnie liczyć. Doskonale. Pamiętaj, że oczekuję konkretów. Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze. A teraz już idź.
Ty gdzie? Klub zamknięty. Słuchaj, szukam takiego jednego typa. Nazywa się Liam. Liam Norton. Wiesz, gdzie go znajdę? A? Odpierdol się, koleś. Nie gadam z tobą. Przemyśl to, bo będziesz żałować. Trzy słowa, spuszczę ci taki wpierdol, że trauma team ci nie pomoże. Wypad, ale już! A zdeńki chcesz? Masz problem?
Jest do dupy. Ale czy on nie jest tą... Szukam Liama. Liama Nortona. Znacie go? No, to za dużo powiedziane, ale kojarzę. A co? Jest tu gdzieś? Widziałam, jak podjeżdżał pod wejście, ale to było z pół godziny temu. Teraz to nie. Jasna cholera! A żeby cię chuj strzelił! Jak mogę pomóc? Zdrzemnęłabym się. Tylko chwilkę.
po co to wszystko? Opowiedz mi o swoich fantazjach. O. No, słucham. Patrzcie go, jaki śliczny. Powinnam się przywitać? Weź mnie, kurwa, nie denerwuj. Na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Jest zupełnie pięknie. Po co żyć? No, co tam?
Masz szlugę? Jak leci? Coś gorąco ostatnio. Ale dzień przepiękny. Linda, szampan do Wiprumu, raz, raz. Okej, tylko wystawię rachunek dla trójki. Szukam Liama, Liama Nortoma. A, ten. Kurwa, nie znoszę typa. Niskie napiwki. Aha, i to tylko strasznie arogancki koleś. A ta jego laska jeszcze gorsza. Laska, mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. Nie możesz, mówisz. A wiesz, co ja mogę? Rozgnieść twój łeb w palcach jak pustą puszkę. Zastanów się, czy chcesz mi odmówić. Dobrze się zastanów. Jest w VIP roomie z jakąś kobietą. Chyba ważna okazja, bo zamówili szampana. Ale ten, jak coś, to nie gadaliśmy, tak? Jasne. Nawet fajną muzykę tu gracie. Tak? Nie mam pojęcia. Ja sobie odfiltrowuję wszystko poza ludzkim głosem, inaczej bym tu obłuch. Znalazłbyś sobie uczciwe zajęcie. Co ty tu robisz? O, przepraszam. Zły pokój. Nawet bardzo. Zabieraj się stąd, bo wezmę ochronę. Wypierdalaj, bo wezmę ochronę. Ja może dole zero. Słyszałeś to samo co ja? Aha. Typ ją zdradza. Bankowo. No nie wiem. Znaczy, ma coś na sumieniu, to na pewno. Ale tam chodziło o coś innego. Szczegóły. Tak czy inaczej, powinna się trzymać od niego z daleka. Na słowo może ci nie uwierzyć. Aha.
Dlatego ukradnę taśmy z monitoringu. Co się dzieje? Mam informację o Liamie. I co? Jest tak, jak myślałam? Na to wygląda. Siedział w VIP-roomie z jakąś laską. Zamówił szampana. I co? O czym rozmawiali? Tego nie wiem. Zakładam, że w ogóle raczej dużo nie rozmawiali. Mało, ale... Tyle wystarczy.